prawa natury straciły swą moc. Ekspres pomorski powinien wynurzyć się za zakrętu pod Wrześnicą, przemknąć i zniknąć jako ciemny punkcik na niźnie sławieństwa. Czy to sławno? Czy to pani pociągnęła za hamulec bezpieczeństwa, madam? Zawsze pociągam za hamulec bezpieczeństwa. Protestuję! Stanowczo! W tym kraju nigdy nie używa się hamulca. Nawet w przypadku niebezpieczeństwa. Punktualność według rozkładu jazdy jest tu najwyższą zasadą. Czy mogę prosić o wyjaśnienie? Jesteśmy jednak sławni, Anno. Poznaję tę smętną dziurę. Tam w oddali sławiński las ze strumieniem, w którym możesz sobie łowić te ryby, strągi i szczupaki. A na prawo stary młyn. Klara. Zachanasia? No? A ty kurwie, szana jeszcze nie gotowa, nie młodzież. Ani gimnastycy, ani straż pożarna. Tak, Krystian. Matko boska, gdzie mój frak, cylinder, wnuczki? Czekam na wyjaśnienie. Służbowo, w imieniu dyrekcji kolei. Doreń z pana! Chciałam odwiedzić miasteczko! Czy miałam proszę wyskoczyć z pańskiego ekspresu? Posłała pani, jeżeli pragnęła pani odwiedzić sławno, to proszę bardzo. Miała pani do dyspozycji pociąg osobowy z Gdańska 12.40. Przyjazd do sławna 16.15. Co? Ten osobowy, który zatrzymuje się w Wejherowie, Lęborku, Słupsku i Wrześnicy? Wymaga pan ode mnie, żebym przez całe pół godziny tukła się przez te okolice? Drogo pani za to zapłaci, madam. Anno, daj mi 1000. Tysiąc? I 3000 na fundusz zapomogowy dla wdów po kolejarzach. No to niech go pan założy. Łaskawa pani jest panią Klarą Zachanasją. O, pardon. To zmienia zupełnie postać rzeczy. Oczywiście, że zatrzymalibyśmy się sławnie, gdybyśmy wiedzieli. Oto pieniądze, łaskawa pani, zwracam je. 4000, mój Boże. Może pan zatrzymać tę drobnostkę? Czy łaskawa pani życzy sobie, żeby ekspres pomorski czekał, aż pani zwiedzi sławną? Dyrekcja kolei z prawdziwą radością wyraziłaby na to zgodę. Portal katedry jest podobno godny obejrzenia. Gotycki, z sądem ostatecznym. Odjeżdżaj pan czym prędzej tym swoim ekspresem! Łaskawa pani! Dziękuję panie burmistrzu za piękne przemówienie. Klara! Alfred! Cieszę się, że przyjechałaś. Zawsze miałam zamiar to zrobić przez całe życie, odkąd opuściłam sławno. To bardzo miło z twojej strony. Cudownie było przez te wszystkie dni, które spędziliśmy razem. Cieszę się, że przyjechałaś. Nazywaj mnie tak, jak zawsze mnie nazywałeś. Moja łasiczko. Jak jeszcze? Moja mała czarownica. A ja nazywałam ciebie moją czarną panterą. Jeszcze jestem panterą. Głupstwa, gadasz, po prostu jest tłuszczy, jesteś siwy i zapijaczony. Za to ty się nic nie zmieniłaś, moja czarodziejko. Co tam mnie także przybyło lat i sadła. I do tego wypadek samochodowy. Straciłam lewą nogę. Teraz jeszcze tylko ekspresami. Ale moja protyza jest doskonała, nie uważasz? Dobrze się nią rusza. Nigdy bym na to nie zwrócił uwagi, moja łasiczko. Zapraszam. Znalazłaby do ratusza. Dziękuję. Łaskawa pani, drodzy obywatele miasta Sławno. Pozwólcie mi wznieść okrzyk na cześć tej, która odnalazła drogę do naszego rodzinnego gniazda. Niechaj nam żyje! Burmistrzu, mieszkańcy Sławna, jestem wzruszona waszą bezinteresowną radością z powodu moich odwiedzin. Aby przyczynić się do jeszcze większej radości, pragnę od razu oświadczyć, iż gotowa jestem podarować miastu Sławno okrągły miliard. 500 milionów dla miasta i 500 milionów do podziału na wszystkie rodziny. Miliard? Ale stawiam jeden warunek. Jak pan to rozumie, łaskawa pani? Tak jak powiedziałam. Przecież sprawiedliwości nie można kupić. Wszystko można kupić. Wciąż jeszcze nie rozumiem. Anno, wystąp! Nie wiem, czy ktoś z was
pamięta. Sędzia Hofer? Słusznie, sędzia Hofer. Przed 45 laty byłam sędziną w Sławnie. Potem zaś w sądzie apelacyjnym w Poszalinie. Aż 25 lat temu Klara Zachanasjan zaoferowała mi, aby pełniła im służbę jako ochmistrz. Wyraziłam zgodę. To dość osobliwa kariera dla człowieka z wyższym wykształceniem, ale zaoferowana mi pensja była tak fantastycznie wysoka. Do rzeczy, Anno! Jak słyszeliście, Klara Zachanasjan proponuje mi mnie i chce w zamian sprawiedliwości. Innymi słowy, Klara Zachanasjan wypłaci miliard, jeśli naprawicie jej krzywdę jako wyrządzonej w Sławnie. Panie I, czy mogę prosić? Czego pani ode mnie chce? Niech pan wystąpi, panie I. Proszę. Oto 1910. Jako sędzina w Sławnie rozpatrywałam skargę o uznanie ojcostwa. Klara Zachanasjan, wówczas Klara Wascher, skarżyła pana, panie I. Czy jest pan ojcem jej dziecka? Zaprzeczył pan wówczas ojcostwa. Przyprowadził pan dwóch świadków. Kamilowi, wejdźcie tutaj! Jesteśmy już. Jesteśmy już. Czy pani poznaje pani im? Nie znam ich. Jesteśmy Kobi i Lobi. Jesteśmy Kobi i Lobi. No, pani im? Nic o nich nie wiem. W 1910 ja byłam świadkami. Ja byłam sędziną, a wy świadkami. Jak mówię, kurna i ludzie poszpali. Czy znacie pana Ila? Jesteśmy ślepi. Czy poznajecie go po głosie? Tak, po głosie. Co zeznaliście pod przysięgą przed sądem Sławnie, że spaliśmy z Klarą? Tak przysięgliście przede mną, przed sądem, przed Bogiem. Czy to była prawda? Fałszywie zeznawaliśmy. Dlaczego? Il nas przekupił. Czym? Litrem wódki. Tak. I na dwóch. Co z wami zrobiłam? Pani kazała nas szukać. Pani kazała nas szukać. Tak jest. Klara Zachanasjan kazała wam szukać po całym świecie. Jakub Kulnaj wędrował do Kanady, a Ludwik Szpar do Australii. Ale znalazła was. Co potem z wami zrobiła? Wydała nas w ręce Tobiego i Robiego. A co zrobili z wami Tobi i Robi? Wykastrowali i oślepili. Oto i cała historia. Sędzina, oskarżony, dwóch fałszywych świadków. Błędny wyrok 1910. Czy tak nie było, oskarżycielko? Tak było. Przedawnione, wszystko uległo przedawnieniu. Stara, głupia historia. Co się stało z dzieckiem? Żyło rok. Co się stało z panią? Zostałam dziwką. Dlaczego? Wyrok sądu zrobił ze mnie dziwkę. A teraz pragnie pani sprawiedliwości, Klara Zachanasjan? Mogę sobie na to pozwolić. Sławno otrzyma miliard. Jeżeli ktoś uśmierci Alfreda Illa. Fred! Moja mała czarownico, przecież nie możesz stawiać takich żądań. Tymczasem życie popłynęło dalej. Życie popłynęło dalej, Il, ale ja wszystko pamiętam. I Sławiński Las, twoją zdradę. Oboje zestarzyliśmy się. Ty się marnowałeś, mnie pokrajali chirurdzy. Wybrałeś własną drogę, mnie narzuciłeś moją. Obecnie ja chcę sprawiedliwości. Sprawiedliwości za milion. Pani zabawny, skąd pan to wie? Przychodzę właśnie z tego powodu. Co się panu stało? Czy pan wygląda? Może pan chory? Boję się. Osobliwe, bardzo osobliwe. Żądam aresztowania Klary Zachanasjan. To znaczy, że chce pan złożyć doniesienie na tę panią. Czy ja ją potem zaaresztuję, o tym rozstrzygnie policja. A czy coś przeskrobała? Przeskrobała? Wzywa mieszkańców naszego miasta do zamordowania mnie. A ja mam tę panią tak po prostu zaaresztować. To pański obowiązek. Drogi pani I, sprawa wcale nie jest taka oczywista. Rozpatrzymy wszystko na głowę. Ta pani zaproponowała miastu Sławno, żeby w zamian za miliard pana, no pan wie, co mam na myśli, to się zgadza, byłem przy tym, ale dla policji nie jest to dostateczny powód, żeby podjąć kroki przeciwko Klarze Zachanasjan. Ostatecznie obowiązuje nas prawa. Ale ona nakłania do mordu. Drogi panie I, nie spodziewałem się pan takiego nihilistycznego nastawienia. Ostatecznie, jeżeli pan jest na porządku, to niech pan każe zaresztować tę panią. Nielogiczne. Propozycja nie stanowi dla pana zagrożenia, lecz jej wykonania. Proszę mi wskazać rzeczywistą próbę wprowadzenia propozycji w czyn. Na przykład człowieka, który wierzył do pana z karabinu, a wówczas zjawi się niezwłocznie. Ale przecież nikt nie chce propozycji zrealizować. Wprost przeciwnie. Kogo podejrzewa? Każdego z was. W imieniu miasta uroczyście protestujecie przeciw takim oszczerstwom.
Nikt nie chce mnie zabić. Każdy ma nadzieję, że zrobi to ktoś inny. I tak w końcu ktoś to zrobi. Dlatego szukam obrony. Przed czym? Chodzi o moje życie. O Pana żywo wiecznie. Niech się Pan modli. Nowy dzwon? Piękny głos, prawda? Pełny i mocny. Pozytywny, rzeczywiście pozytywny. A więc pan także, panie pastorze. A więc pan także przeciwko mnie. Uciekaj! Jesteśmy słabi, chrześcijanie, poganie. Uciekaj! Bądź wie słabnie. Dzwon! Uciekaj! Nie muszę tam jak się odniebie? No, oczywiście, cieszymy się z wizyty pani Damonacjan. Jesteśmy wzruszeni. Dumni. Czy to prawda, że Klara Zachanasia i właściciel tego sklepu przed góra 40 lat o mało go się udali? Prawda. Czy pani nie jest w domu? Nie. To jest koszalnia. Pani Ida, czy pani mąż tak od czasu do czasu, ostatecznie wcale bym się nie zdziwił, bo to przecież rzecz ludzka. Tak więc, czy od czasu do czasu nie żałuję, że wybrał panią? Same pieniądze nie dają szczęścia. Nie dają szczęścia, nie dają. Mieszkańcy Sławna, jestem waszą starą nauczycielką. Popijam sobie spokojnie Steinera i milcząco wszystkiemu się przysłuchiwałam. Ale teraz chcę wygłosić przemówienie, co powiedział mi z starszej pani Sławny. Czy ona oszalała? Przestać! Chcę opieścić prawdę, nawet gdybyśmy nigdy nie mieli wyjść z naszej biedy. Pani nauczycielko! Pani jest pijana! Powinna się pani wstydzić! Wstydzić? No ty się powinnaś wstydzić, kobieto! Bo szykujesz się do popełnienia zdrady wobec własnego męża! Dupy! Wychodzić ją! Pani nauczycielko! No to stoję! No to stoję! Ale to pijesz światowe potworne rzeczy przygotowują się w domu! Tak z tego pomieni. Weź zachodzę. Co tu się dzieje w moim sklepie? Daję wtedy współprawdzie! Opowiadam panu z pracy szczerą prawdę! Jak archanę obieszczam ją donośnym głosem. Bo ja jestem humanistką, przyjaciółką starożytnych Greków, wielbicielką Platona. Milcz, kobieto! Co? Siadaj! Mam siadać? Człowieczeństwo ma siadać? Proszę bardzo! Skoro nawet pan zna naprawdę. Wybacz mi, nauczycielko, jeżeli chcemy sprawę załatwić porówomnie, trasa nie powinna się niczym dowiedzieć. Kapujesz? Chciałam panu pomóc, ale pobili mnie. A pan także nie był zadowolony. Weź się pan garść. Walcz pan o swoje życie. Nawet pan kontakt z prasą. Nie ma chwili do stracenia. Nie będę więcej walczyć. Zabiją pana. Wiem to od samego początku i pan o tym wie od dawna. Chociaż nikt słabnie nie chce się do tego przyznać, że w ogóle o tym myśli. Pokusa jest zbyt wielka, a nasza bieda zbyt gorzka. Chcę jedną butelkę Steingera. Thank you.
presławną Rzym proszę wsiadać!